Ostatnia niedziela sierpnia to jak zwykle skierniewickie święto biegowe. Druga skierniewicka dziesiątka imienia Edmunda Jaworskiego. Na liście zgłoszonych było 189 zawodników, co jest naprawdę swoistym plusem i sukcesem naszym, ponieważ mamy ponad 60 osób, 60 zawodników więcej niż w zeszłym roku. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Biegacze ścigają się na dystansie 10 km. Na trasie możemy zobaczyć tak zwanych pacemakerów, czyli zająców, którzy prowadzą zawodników na określony czas. Mamy 4 pacemakerów, czyli na 60 minut, 55, 50 i 45 minut. Już za momencik dowiemy się, kto został zwycięzcą poszczególnych kategorii. Mamy kategorię Open kobiet i mężczyzn oraz kategorię mieszkańcy Skierniewic. Daniel Michałowski, zwycięzca biegu na 10 km. Odsadził konkurentów, ale nie jego. On deptał mi po biegach cały czas. Artur Kamiński! Artur Kamiński, drugie miejsce. Pokazuje, że to nie należy się na jej przeprawa. No i szybce to biega. Urszula Przygoda! Ależ to była przygoda dla tej zawodniczki, reprezentująca Łowicz, Urszula Przygoda.